Dzień dobry, otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. Witam członków komisji, witam panią Urszulę Kalinowską. Głównego specjalistę. Tak, właśnie tego mi zabrakło. Witam panią z obsługi Rady Miejskiej. Proszę państwa, na dzisiejszym posiedzeniu porozmawiamy tutaj z panią Urszulą w temacie dofinansowań, które gmina może pozyskać na modernizację dróg lokalnych. Dobrze powiedziałem? Tak. Dobrze. Następnie przyjmiemy protokół z poprzedniego posiedzenia. Zajmiemy się również pismami, które wpłynęły do komisji. I jeszcze mamy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2017. Jeżeli się uda je w sposób taki bardzo pobieżny omówić, to również to wykonamy. Pani Urszulo, zaprosiliśmy panią tutaj dzisiaj, żeby właśnie przedyskutować ten temat, ponieważ też chcieliśmy uzyskać informacje, posiąść jakąś taką konkretną i prawdziwą wiedzę w temacie możliwości pozyskiwania środków finansowych na modernizację dróg lokalnych. Wiemy wszyscy, że te drogi lokalne nie zawsze są na takim poziomie, na jakim powinny być, powinny jak gdyby zapewniać właściwe przemieszczanie się, poruszanie się. Mieszkańcy są z tego powodu niezbyt zadowoleni. Nie wszędzie tak jest, ale są takie miejsca w naszej gminie, gdzie tak jest. Stąd właśnie nasze pytania, chcielibyśmy uzyskać informacje, jak ten projekt wygląda dokładniej i czego możemy się spodziewać w przypadku jego realizacji. Jeśli mogę oddać głos. W tej chwili jest ogłoszony nabór do projektu, do takiego programu rządowego na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Jest to program finansowany z rezerwy budżetu państwa. Każda gmina może składać jeden wniosek na jedno zadanie. Poziom dofinansowania jest 80% w tym przypadku. To jest też uzależnione od wskaźnika G. My kształtujemy na wskaźnikie gminy Tłuszcz, kształtuje się na poziomie takim, że możemy wnioskować o 80% dofinansowania. Pieniędzy na Mazowsze jest 47 milionów, z tego co pan wojewoda przysłał dokument. To jest niewiele, jest ponad 200 gmin na Mazowszu. Konkurencja będzie, tak jak przy schetynówkach, będzie olbrzymia. Ale moim zdaniem kupon zawsze trzeba wypełnić, żeby cokolwiek wybrać. I z tego co dostałam informację pana burmistrza, to mamy powtórzyć, wnioskować o drogę, która była składana do Skatynówek w tamtym roku, do realizacji na ten rok, która przeszła wszystkie oceny formalną, merytoryczną, tylko oczywiście była za nisko na liście i się nie załapała. Kryteria wyboru są bardzo podobne do Schetynówek. Też jest oceniana, projekty będą oceniane pod względem dostępu do obszarów pod działalność gospodarczą, do ośrodków kultury, do użyteczności publicznej, skrzyżowania z drogami wyższego rzędu i, no, i takie różne elementy poprawiające komunikację w danej gminie. I w tamtym roku składaliśmy wniosek właśnie na drogę gminną Tłuszcz-Krusze. To jest to przedłużenie ulicy Mazowieckiej, to nieutwardzone w tej chwili. Jest to też projekt taki, można powiedzieć, na zasadzie współpracy też z gminą Klębów, bo gmina Klębów przygotowała dalszy odcinek tej drogi na swoim terenie. Oni mają dużo dłuższy odcinek i bardzo skomplikowany, bo tam mają też przeprawę taką przez nie jest to most, ale jakiś tam przepust większy, także mają większe koszty przewidywane do poniesienia. Ale tak po rozmowach z wójtem Klębowa stwierdziliśmy, że to jednak jest dobre połączenie będzie do powiatu, do siedziby powiatu. I jest to też argument, żeby wnioskować o ten odcinek
uzasadniając konieczność wykonania poprzez to, że skróci to drogę dojazdu do siedziby powiatu, dość ważnego ośrodka administracji publicznej dla mieszkańców Tłuszcza. Jest to niedługi odcinek, bo to jest 600 metrów tylko na naszym terenie. Ale no, kosztorys w tej chwili jest na 960 tysięcy, ale widzimy, co się dzieje na rynku, że wszystkie przetargi idą, znaczy są wyżej. Znacznie, oferty są znacznie wyższe od pieniędzy, które przewidujemy w tych postępowaniach na podstawie kosztorysu inwestorskiego. I przygotowujemy aktualizację tego kosztorysu, żeby urealnić wartość tego zadania, że jeżeli mamy pozyskać możemy 80%, żebyśmy za pieniądze, które dostaniemy, mogli to wykonać, a nie żeby wam trzeba było zakładać więcej pieniędzy z budżetu, bo sami wiemy, że tych pieniędzy w budżecie gminy po prostu nie ma. Tak to wygląda. Więc i w program operacyjny RPO-wy, tak zwane, Wojewódzka Mazowieckiego, nie przewiduje takich działań jak drogi. Unia stwierdziła, że drogi, oświata to są problemy lokalne i gminy powinny to rozwiązywać same. I na to pieniędzy nie dają za bardzo. A w PROW-ie ma być ten program rozwoju obszarów wiejskich, ma być podobno drugi nabór, ale jeszcze nie jest ogłoszony. Na to jeszcze cały czas czekamy. Także, tam w tym PROW-ie są troszkę inne kryteria wyboru, bardziej ukierunkowane na tereny wiejskie, typowo wiejskie, ale tutaj jest, tak się zgadza wszystko. A jak to dotyczy samych dróg tylko, tak? To, teraz sobie mówiłam, tak, tylko same drogi, tak, same drogi. To tylko ta droga będzie z tamtego roku była podpowiedziana. Tylko gmina może jedną. Tylko jedną gmina może. No właśnie, przepraszam, że przerwę. Właśnie stąd nasze główne pytanie. Czy można się ubiegać o dofinansowanie na jedną drogę? Czy można też przenieść to na inne drogi? Ale domniemam, że nie można. Że nie znaczy można tylko na jedno zadanie gmina może składać wniosek. A czy jest... Jak pan nie było, rozumieliśmy, że spodziewamy się drugiego naboru z programu rozwoju obszarów wiejskich, tak? Ale to jest co innego, tak? To jest program, który ma i zadania, tak, które mają być w tym roku wykonane. PROW będzie dotyczył odnowy wsi, jeżeli dobrze kojarzę, tak? Czy coś innego? No PROW ma być, że tak powiem, dogrywka odnośnie dróg, jeśli to się ma być drugi nabór na drogi. Odnowa wsi jeszcze w ogóle nie była ogłoszona, nawet raz, że tak powiem, u marszałka. Czekamy na... No jest, była mowa, że w pierwszym kwartale tego roku. Dzięki Bogu pierwszy kwartał tego roku mamy za sobą, nabór się nie ukazał. A jaka droga jest przewidziana do tego projektu? Do tej dogrywki? Nie wiem, nie ma jeszcze nie ma. Nie mam od burmistrza takiej informacji, która droga będzie. A jakie tam będą się kształtowały środki? To wszystko zależy, ile im zostało z pierwszego naboru, czy powiedzmy, czy tam jakąś renegocjację zrobili, umowy. Nie mam pojęcia. Przedtem było, że można było 2 miliony pozyskać, to generalnie na wszystkie zadania. A w jakiej proporcji? Tam jest, gminy w PROW-ie mogą maksymalnie 63-63 uzyskać dofinansowania, bo to jest wynika z przepisów unijnych. Także maksymalnie gminy mogą tyle uzyskać. No dobrze, a tutaj w tym projekcie rządowym, czy jest to określona maksymalną kwotą 5 milionów? Jest 5 milionów na projekt, tak? Tylko no, to jest dość duże, znaczy 5 milionów to jest, no to musi być już poważna droga. Moim zdaniem to jest próg do przekroczenia, czy obecnie do osiągnięcia dla powiatu, bo powiaty mogą też składać w tym projekcie rządowym i mogą dwa wnioski składać powiaty, gmina tylko jeden. Podobnie jak widzę, podobne zasady w Schetynówkach. Ale 5 milionów projekt, 80% dofinansowania, dofinansowanie 5 milionów, 80%, czyli projekt wychodzi 6-7 milionów. Zrobić w ciągu pół roku takie zadanie, to po prostu trzeba już być gotowym. Znaczy, moim zdaniem to są pieniądze dedykowane inwestycjom, które już są rozpoczęte i tylko ewentualnie na refundację.
Ale jeżeli pani mówi, że mamy na ten, w ogóle w puli na ten cel jest 40 kilka milionów. 7 milionów, tak. 47 milionów, jeżeli... Znaczy to za 30 wniosków tak liczę. Rozumiem. Jeżeli byśmy przeliczyli na wszystkie gminy, to wyjdzie po 100 tysięcy złotych. No, na Mazowszu po 100 tysięcy złotych. Natomiast tutaj będzie, jak gdyby się załapie, pani mówi 30 gmin, tak? Tak liczę, że to będzie milion. Taka weryfikacja tych wniosków. No, to będzie, zawsze jest. No, będzie tam... Milion z kawałkiem, to nie będzie poziom dofinansowania dla innego projektu. No, drogi są dość drogimi inwestycjami. No, tutaj nawet widzimy, nie wiem, 600 metrów kosztorys jest na 900 tysięcy, tak? To jest, a jeszcze i to uważam, że w tej chwili będzie za mało. Będzie jeszcze wyżej. To też będzie zależało, jakie zadanie, znaczy jakie czynności na tej drodze trzeba poczynić, tak? Jakie ona jest w stanie. No tam jest, się budowa, opostaw, tam jest budowa, czy jest projekt. Czyli rozumiem, że tutaj będzie realizacja wspólnie z gminą Klemów. Każdy będzie realizował swój odcinek, tak? No, nie możemy finansować. Ale Klemów będzie to robił, czy tak się nie zastanawiał, jak tutaj w stronę, że tak powiem? Nie, nie. Oni i do schetynówki składali i to mają robić ten odcinek łączący, tak? Bo to... No, bez sensu. Bo ja myślę, że dla nas, takim skrótem, dla nas jako dla Tłuszcza, to byłoby przedłużenie dalej tej ulicy, która była robiona w Wieśnicy. Żeby Klemów pociągnął na swoim terenie tam do Tłuszcza, żeby tam ten wyjazd. To wtedy jest naprawdę zdecydowany skrót. A tutaj traktem jest dla osiedla, nie wiem, no tutaj Klonowa, prawda, może Taborki i tak dalej, częściowo. Tak? No ale to też jest taki argument właśnie... Bo nie sądzę, żeby się ktoś z Jasienicy wracał tutaj, żeby naokoło jechać. No, czasami no to, co nam się wydaje, że to jest najbardziej nam potrzebne, no, nie znaczy, że będzie uznane w Warszawie, że jest ona najpilniejsza. No, trzeba szukać ta droga wspólnych. Może bardziej będzie służyła dla mieszkańców Tłuszcza jako wyjazd do trasy S8, niż, że tak powiem, na skrócenie dojazdu do... Nie, panie Adamie, no do S8 to będzie przez Wólkę Kozłowską. No, trudno, żeby ktoś do Klębowa jechał, żeby do S8 dojechał. Dlaczego? Pan nie rozumie, pan pewnie nie wie, o którą drogę nam chodzi. Nie. Mazowiecka. No. Przedłużenie i wyjazd tam na Kruszy. Tam wyjedzie, też jest argument, żeby wnioskować do Klębowa. Pan mówi, żeby jechać do Klębowa, tylko w przeciwnym kierunku. To też jest argument. I tak naprawdę to ten argument był podnoszony przy początkowym budowaniu tej drogi, tak? Znaczy, nie omieszkamy też użyć argumentu przy wnioskowaniu, że to jest też skrócenie do trasy S8. Jak najbardziej jest to połączenie z drogami wyższymi. Nie, no bo jeżeli ktoś argumentuje, że to jest dla Tłuszcza tutaj bliżej do powiatu i tak dalej, to mi się wcale z tym bardzo nie zgodzi. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazd do S8, to jak najbardziej. Dobrze, proszę Państwa, ja chcę tylko dodać, że ja też złożyłem wniosek do pana burmistrza tutaj o uwzględnienie pewnej drogi, no ale zobaczymy, jak to zostanie, że tak powiem. Ja bym powiedział, że rzeczywiście tych dróg w gminie do zrobienia jest naprawdę dużo. Naprawdę dużo. I tu nie mówię o jakichś arteriach kilometrowych, ale takich dojazdówkach do posesji, do jakichś tam zabudowań. Naprawdę tego jest dosyć dużo jeszcze. I mimo programów rządowych i unijnych, ponieważ... jeszcze będziemy się długo spotkać. Oczywiście, że drogi są takie elementy, które się niszczą. Po prostu to jest 15-20 lat, i już droga zaczyna się sypać, a szczególnie te robione, powiedzmy, te 20-30 lat temu. One były na kiepskiej podbudowie. Albo na żadnej. Albo na żadnej. I to... No, od tamtego momentu wzrósł poważnie ruch na tych drogach. Zdecydowanie. W zimę znacznie wzrosła ocalanie i tak dalej. No, to się psuje. Ale jeszcze mam do pani takie zapytanie, jako głównego takiego specjalisty, prawda, bo nie chodzi o tą drogę tutaj w kierunku od Ołdaków do Chrzęsnego, tak zwaną tę ulicę Zamkową tutaj na pana terenie, bo pani też wspomniała, że starostwo może się ubiegać o chociażby dwie jakieś takie inwestycje. No może. I ja uważam, że należałoby podjąć starania tutaj w kierunku starostwa, żeby starostwo do tej drogi się również dołożyło, ponieważ ma swój ogromny obiekt, który jest Pałac Chrzęsny, a ta droga stanowi jakby dojazd tutaj z tej strony, prawda, wschodniej części, że tak powiem, powiatu wołomińskiego. Biorąc nawet pod uwagę gminę Strachówkę, Poświętne, prawda, Tłuszcz i wszystko to, co od Wołomina jedzie, poprzez rondo w Kurach i znajduje się w tym, że tak powiem, powiatowym centrum. A tam nam został 900 metrów taki kawałek i tutaj mówi się o specustawie i innych takich rzeczach. Ale uważam, żeby się taka instytucja, jak powie, do tego podłączyła, to o wiele łatwiej nam by było, prawda? No i zarazem było z korzyścią dla powiatu też, no bo... Znaczy, na jakichś spotkaniach z burmistrzem ta Zamkowa się pojawia i na pewno o tym myślimy. Ale przekażę pana uwagi, panu burmistrzowi. To jest 900 metrów drogi. Ja
jesteśmy umówieni z panem burmistrzem i z panem nadleśniczym. Bodajże w przyszły poniedziałek mieliśmy jechać, teraz we wtorek, ale panu burmistrzowi coś tam nie pasuje i pojedziemy troszeczkę później. Na pewno o tej drodze będziemy rozmawiać. To jest jakiś absurd, bo to jest państwo w państwie, albo jeszcze gorzej, prawda? Żeby była powierzchnia drogowa, okopana rowami, widoczny odcinek drogi, bo to nie jest, co prawda, w lesie, ale w sposób widoczny można ją określić, jej szerokość tam po tych rowach i tak dalej. No i tutaj wzbraniać się ze strony miasta powiatowa? Nie, to jest, proszę pana, droga, powiem tak, ona jest w zasobie dróg gminnych, ona ma swoją powierzchnię, naniesiony ma swój numer, natomiast ona jest we władaniu Lasów Państwowych. Ona stanowi niejako tak zwany skarb państwa i to jest jakieś, dla mnie, i nie tylko dla mnie, dla wielu ludzi, państwo też nie jesteście w stanie chyba tego pojąć, żeby to tak mogło być. Dobrze, no to... Pozyskać grunt od lasów szczególnie. Proszę państwa, my postawiliśmy sprawę w nadleśnictwie, żeby nadleśnictwo się określiło. O jakiej powierzchni chce tą drogę mieć pobudowaną, o jakiej grubości i tak dalej. Nie! Oni chcą, proszę pana, dzierżawę. Najpierw zapłacicie nam dzierżawę, a my później wyrazimy zgodę. Przecież to jest chore. To jest chore, przecież to jest dla ich służb, dla straży pożarnej, tak, no, dla wywożenia tego surowca z lasu. Są rzeczy, na które mamy wpływ i są rzeczy, na które nie mamy wpływu. No ale pan zauważy, że te dzierżawy nie mają płacone, tą drogą ludzie jeżdżą i przeklinają wszystkich, proszę pana. Przeklinają radnych, burmistrza, kogo tylko tam napotkają na tej drodze, bo jak nie mogą przejechać, to wiadomo, no, emocje wzrastają, prawda, i tak dalej. I co z tego? No to prawda, to prawda, to prawda. Dobrze, czy są jeszcze pytania do pani Urszuli? Ja mam pytanie do tych obowiązków, jeszcze można jakieś inne ulice przyłączyć? No jedno zadanie można. Tylko jedno tylko zadanie. Jedno zadanie, ale, można, niestety. No. Ale tylko jedna ulica w tym zadaniu, czy więcej może być ulicy? Nie, no jedna. Nie, no jedna. Jedna, bo jak było mu tego, to niektóre gmina by sama te środki skonsumowały. No, dobry uwag. Oczywiście. Jakby tak można było, to by 5 milionów, to by się znalazło. W Tłuszczu? Tak? Dobrze. Jeszcze byśmy wszystkich dróg nie zrobili. Oczywiście. Bez problemu. To tak może by zrobił z jedną po jednej stronie miasta, a drugą po drugiej w mieście z kawałek i by było pieniądze. Dobrze. Na pewno, za 5 to można by coś zrobić, ale nie można, to nie. No, ale dobrze. Nie w chrzestnym dzień był, Stasiu, tylko nie w chrzestnym. Na chrzestnym gimnazjum. Dlaczego nie? Dobrze, proszę państwa, dziękuję pani Urszuli. Dlaczego tak? Za obecność. Dlaczego nie? I za informację. To chyba, że ulicę Zamkową, Stasiu. Nie. Co? Jeżeli chodzi o projekt z poprzedniego posiedzenia komisji, w posiedzeniu uczestniczyła pani Mieczysława Kaska, pani Wioletta Kur. Zaproszona na posiedzenie dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawiła zebranym przebieg najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, jakie będą miały miejsce w tym roku w gminie. 16 września 2018 roku na terenie naszej gminy odbędą się dożynki, które w tym roku organizowane są wraz z powiatem. Na dzień dzisiejszy wybrane są wstępnie dwie lokalizacje. Jako główną atrakcję można wyróżnić koncert zespołu Bobby oraz koncert pana Janusza Laskowskiego. Jak co roku odbędzie się również wystawa płodów rolnych oraz konkursy, w których będą uczestniczyć wszystkie gminy powiatu wołomińskiego. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej obchodzi w tym roku swoje 35-lecie. Należy więc rozważyć, jak uponować jego członków. Dożynki byłyby ku temu dobrą okazją. Ale proszę o ciszę, później sobie panowie porozmawiacie. Więcej szczegółów na temat ich organizacji będzie w późniejszym terminie po rozmowie ze starostą wołomińskim. Pani Wioletta Kur zapytała, czy komisja również w tym roku zamierza organizować konkurs na najaktywniejszego sołtysa i sołectwo. Przewodniczący Adam Kisiel powiedział, że w tym roku konkurs taki na pewno się odbędzie i komisja uhonoruje jego laureatów. Pan Stanisław Kielak zwrócił uwagę zebranych, że parafia w Postoliskach posiada bardzo zasłużonego proboszcza i należałoby rozważyć odznaczenie go jako honorowego obywatela gminy. Pan Wojtyła przychylił się do radnego pomysłu Kielaka, poinformował, że nadanie tego tytułu wiąże się z odpowiednią procedurą. Dożynki byłyby dobrym miejscem na nadanie tego odznaczenia. Należy jednak wcześniej sprawdzić, jak odbywa się proces nadawania tego tytułu i porozmawiać z samym proboszczem parafii w Postoliskach. Przewodniczący Adam Kisiel poinformował, że komisja poparłaby taki wniosek. Radny Kielak powinien omówić tę sprawę z burmistrzem i sekretarzem oraz sprawdzić, jakie kroki w związku z tym należy podjąć. Ja również ten wniosek pobierałem, także proszę o tam dopisanie. Że... Tu jest, panie przewodniczący, dopisane, że komisja przyjęła taki wniosek, więc pan również jako członek komisji jest... Nie, ale ja indywidualnie również jest pobierałem. Także... Również w tym, jeżeli... To ja może dopiszę tutaj. Dobrze, albo... Dobrze, ja później. Dobrze. W dalszej części posiedzenia dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji poinformowała, że 12 maja 2018 roku
w miejscowości Jarzębia Łąka odbędzie się Sołty Siada. Będzie to turniej sołectw w formie pikniku i konkursów. Do 20 kwietnia sołectwa zgłaszają swoich przedstawicieli. Organizatorami tej imprezy są Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, gmina Puszcz oraz Sołectwo Jarzębia Łąka. W dniach 9-10 czerwca odbędzie się memoriał Jerzego Sztompki, z okazji którego zostanie zorganizowany turniej piłki siatkowej dziewcząt. Wydarzenie będzie mieć miejsce w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. W dniach 16-17 czerwca odbędą się Dni Tłuszcza. Sobota będzie dniem typowo rodzinnym, piknikowym i koncertowym. Planowane są występy zespołu Jorgus oraz Spontan. W niedzielę natomiast odbędzie się Festiwal Orkiestr Dętych. 12 sierpnia odbędą się obchody cudu nad Wisłą. Jak co roku nastąpi złożenie kwiatów przy pomniku przy ulicy Warszawskiej. Apel poległych następnie przemarsz do kościoła na uroczystą mszę. Po niej w tym roku wyjątkowo w kościele zorganizowany będzie koncert artystów z Filharmonii. W pierwszym tygodniu września bieżącego roku odbędą się uroczystości przy pomniku w miejscowości Konar. Następnie 22 września odbędą się zawody sikawek strażackich na Stadionie Miejskim w Tłuszczu, a także związana z tym wydarzeniem inscenizacja historyczna przygotowana przez grupę Rajskę. Tak, w listopadzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbędzie się koncert Puszczańskiej Orkiestry Dętej. Dokładny termin nie został jeszcze ustalony. Orkiestra wystąpi wraz z lokalnymi solistami. Być może uda się również zaprosić artystów z Filharmonii. W tym roku odbędzie się również wiele imprez i wydarzeń organizowanych przez szkoły, takich jak pikniki. Szkoła Podstawowa imienia Królowej Jadwigi w Tłuszczu organizuje również uroczystości z okazji obchodów 3 maja. 27 maja 2018 roku na terenie naszej gminy powiat organizuje majówkę. Wydarzeniem będzie miało miejsce na terenie pałacu w Chrzęstym. Pan Pożarko poprosił o krótkie omówienie podstawowych założeń klubu seniora. Pani Wioletta Kur wyjaśniła, że jest to projekt OPS-u, na który udało się pozyskać dotację. W związku z tym, że Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji działa klub PIK, warto by było zorganizować w tym miejscu klub seniora. W budynku znajdują się pomieszczenia do zaadoptowania, będzie przeprowadzony ich remont oraz zostaną wykonane wymienione okna. Następnie głos zabrała pani Kaska, poinformowała zebranych, że 12 kwietnia o godzinie 10 odbędzie się szkolenie dotyczące działań rolno-środowiskowo-klimatycznych na lata 2014-2020. Podczas szkolenia zostanie przedstawiona informacja, z jakich dotacji mogą korzystać rolnicy w związku z tym programem i skąd pozyskać dodatkowe środki. 17 kwietnia odbędzie się szkolenie chemizacyjne dla posiadaczy opryskiwaczy. Podczas tego spotkania rolnicy będą mieć możliwość uzyskania przedłużania posiadanych uprawnień na okres 5 lat. Program dotyczy rolników z powiatu wołomińskiego. Okres składania wniosków o dopłaty bezpośrednie nadal trwa. Sytuacja w tym roku nie wygląda najlepiej. Wielu rolników jeszcze nie złożyło wniosków. Kulminacja nastąpi pod koniec wyznaczonego terminu składania dokumentów. Dodatkowo występują bardzo duże utrudnienia w związku z funkcjonującym od tego roku systemem elektronicznym, w którym wprowadza się wnioski. System działa bardzo źle i jest niedopracowany. Baza danych, na której pracownicy opierają się podczas wprowadzenia wniosków, jest niepoprawnie zbudowana. Nie jest to problem występujący tylko na terenie naszego powiatu, ale ogólny. Występuje szereg błędów systemowych. Program błędnie sumuje powierzchnię gruntów rolnych. Są problemy z poprawą takich błędów. Na dzień dzisiejszy pracownicy czekają na poprawę programu lub ewentualną aktualizację tego systemu. Obecnie nie ma informacji z ministerstwa, czy podjęte są działania w celu usunięcia nieprawidłowości. Radny Wojtyra przypomniał zebranym, że istnieje możliwość pozyskania od wojewody środków na poprawę dróg lokalnych. Warto by było, aby osoba zajmująca się tym tematem przybyła na komisję i przybliżyła informacje w tej sprawie. W związku z tym Komisja Rolnictwa zwraca się z wnioskiem o przybycie na najbliższe posiedzenie pani Urszuli Kalinowskiej, głównego specjalisty do spraw projektów inwestycyjnych, w celu przedstawienia informacji odnośnie pozyskanych środków od wojewody mazowieckiego na poprawę jakości dróg gminnych. Następnie odczytano wniosek mieszkanki o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki położonej przy ulicy Kościelnej w Tłuszczu wraz z przygotowaną już odpowiedzią sporządzoną przez pracownika Urzędu Miejskiego. Pismo stanowi załącznik do protokołu. W dalszej części komisja zapoznała się z wnioskiem mieszkanki o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki położonej przy ulicy Wyspiańskiego w Tłuszczu wraz z przygotowaną już odpowiedzią sporządzoną przez pracownika Urzędu Miejskiego. Następnie odczytano wniosek mieszkanki ulicy Myśliwskiej w Tłuszczu z prośbą o uregulowanie stanu prawnego i poszerzenie wspomnianej drogi wraz z przygotowaną odpowiedzią sporządzoną przez pracownika Urzędu Miejskiego. Komisja zapoznała się również z pismem do przewodniczącego Rady Miejskiej wystosowanym przez grupę wsparcia funkcjonującą na terenie gminy Tłuszcz.
z prośbą o podjęcie działań w kierunku poprawy warunków realizacji programu profilaktycznego poprzez przeprowadzenie remontu pomieszczeń i wykonanie oddzielnego wejścia dla punktu konsultacyjnego przy ulicy Powstańców 27 w Tłuszczu. Pan Wojtyla zasugerował, że należałoby przemyśleć możliwość ulokowania tej grupy w lokalu znajdującym się na terenie miasta Tłuszcz. Budynek podobnej lecznicy weterynaryjnej mógłby stanowić dobrą lokalizację. Należy rozważyć taką ewentualność. W dalszej części posiedzenia komisja zapoznała się z informacją na temat wysokości podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pan Wojtyra poinformował, że już kilkakrotnie policjanci zwracali się do niego, że dotacje przeznaczone na samochody niekoniecznie trafiają do wydziałów, które faktycznie najlepiej ich potrzebują. Należy przemyśleć tę sprawę i w przyszłości precyzować we wnioskach, że dotacja ma zostać przekazana na pojazdy dla konkretnego wydziału, na przykład dla ruchu drogowego, a nie jako ogólna dotacja na pojazdy dla komisariatu policji. Przewodnicząca Adam Kisiel zauważył, że środki takie na pewno są przekazywane tam, gdzie akurat jest zapotrzebowanie i odpowiednie osoby w strukturach komisariatu policji decydują, gdzie dotacja ma trafić. Następnie odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia. Komisja nie wniosła uwag. Protokół przyjęto. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 5 kwietnia 2018 roku na godzinę 9. Rozumiem, że tą zmianę tutaj trzeba wprowadzić. Tylko można dopisać, tak, że również popierałem. No ja dopiszę tutaj, tak żeby już tego raportu nie dwa razy nie tutaj nie. Ja myślę, że pani sobie da radę, bo to nagrywane było także. To od ręki byśmy zrobili, panie przewodniczący. Później nie byłoby żadnego kłopotu. Ja tutaj dopiszę, że pan. Gdzie jest mój długopis? Tutaj był ten długopis. On gdzieś tutaj uciekł. No ma pan długopis w ręku. Ale on nie działa ten. Działa, ja widzę, że mam swój długopis. Ale jak ten Hilary, proszę pana, co? Ja długopis widzę. Teraz zobaczymy, czy działa. Dopisałem tutaj, że wniosek również popiera radny Zbigniew Pożarski. Tak może tak być? Tak. Dobrze. Czy są jakieś uwagi jeszcze? Tutaj długopis pan ma, proszę pana, pod ręką. O, jest. No, widzi pan, ale ja go nie widziałem, a tu się schował. Pan nie powiedział, że on tutaj leży. No. Dobrze, proszę państwa, w takim razie. Ja chcę się ładnie do tego wniosku. Pan Krzak prawo wyraził zgodę. Dobrze, panie Stanisławie, czy rozmawiał pan z sekretarzem? Tak, teraz rozmawiałem, ma zobaczyć jakie kryteria, warunki, jakie są tego. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że sprawa jest w toku? No na pewno. No mówi, że raczej, że nie ma przeszkód. No. Ksiądz wyraził zgodę? Ksiądz wyraził. A teraz mówię, sekretarz ma tylko sprawdzić, jakie warunki, czy spełnia ten regulamin. Dobrze, w takim razie sprawa jest w toku. Proszę państwa, przechodzimy do spraw tutaj dalszych. Jeżeli chodzi o pisma, które zostały skierowane do komisji, to mamy tutaj, o jest tutaj, może zaczniemy od tego pisma. Pismo, które kieruje do nas mieszkanka miejscowości Rysie. Pismo jest skierowane do przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu, pana Krzysztofa Gajcego. Jest oczywiście przekierowane również na komisję. Pani zwraca się z prośbą o pomoc w naprawie drogi dojazdowej do posesji Rysie 27, która w okresie między jesienią a wiosną staje się nieprzejezdna. W latach 80. Urząd Gminy Tłuszcz wydał pozwolenie na budowę domu tylko w tym miejscu, mimo iż staraliśmy się o pozwolenie na budowę bliżej głównej ulicy. Droga położona jest na bardzo podłogim terenie, na którym brak jest rowów melioracyjnych, które mogłyby odprowadzić nadmiar wody. W związku z powyższym droga jest bardzo błotnista i żaden samochód nie jest w stanie przejechać. Wielokrotnie próbowaliśmy naprawić drogę na własną rękę, jednakże odcinek drogi ma około 400 metrów, co znacznie przerasta nasze możliwości finansowe. Tylko w tym roku zainwestowaliśmy w naprawę drogi 2000 zł, co niestety nie wpłynęło na poprawę jej stanu. Brak drogi dojazdowej oprócz oczywistych utrudnień w życiu codziennych, jak zakupy czy dojazdy do pracy, powoduje także to, że nie możemy korzystać w pełni z usług, jakie należą się każdemu mieszkańcowi gminy Tłuszcz, takich jak wywóz nieczystości płynnych czy stałych. Pomimo iż opłacamy regularnie opłaty za wywóz śmieci z posesji, nie mamy możliwości skorzystania z usługi wywozu niepotrzebnych rzeczy o dużych gabarytach, ponieważ samochód firmy wywożącej nieczystości stałe nie może dojechać do posesji.
Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku wywozu szamba, gdzie gospodarka komunalna odmawia nam takiej usługi. Zakup węgla wiąże się z koniecznością zakupu w workach i wożenia taczkami na posesję. Największym problemem jest jednak to, że stan tej drogi ma znaczny wpływ na nasze bezpieczeństwo, ponieważ w razie potrzeby karetka lub straż pożarna nie będzie w stanie dojechać i udzielić nam pomocy. Jako przykład takiej sytuacji mogę przytoczyć patrol policji z Tłuszcza, która zakopała się przy kupie dojazdu do tej posesji. Dopiero przy pomocy trzech osób udało się wypchnąć samochód, a stan drogi wtedy wcale nie był najgorszy. Do powyższej dokumentacji załączam dokumentację zdjęciową. Tu jest dokumentacja zdjęciowa, która przedstawia, mogę Państwu tak troszkę pokazać stan tej drogi. Wygląda ona w ten sposób. Jako, że to jest droga tutaj w okręgu pana Zbigniewa Pożarki, oddam głos. Znam temat, proszę, droga jest, poproszę o informację. Droga jest podmokła, leży na terenie około 4 metrów, jeżeli chodzi o poziom niżej niż wysypisko, w terenie zalewowym. Zachodzi absolutnie, ten wniosek jest absolutnie zasadny. Zachodzi konieczność wykonania podbudowy praktycznie żużlowej, bo tam mieszkańcy sami, którzy rozbierali stodołę, wrzucili cały gruz ze stodoły na tą drogę. Niestety teren jest na tyle podmokły, że ten cały gruz z powrotem w tą, można powiedzieć, bagniste podłoże schował się. Dlatego jest konieczność tam wykonania nawierzchni praktycznie żużla. Żużel ma tą, w tym przypadku dobrą cechę, że po prostu się klinuje i po prostu jest higroskopijny. Góra jest zaklinowana, natomiast w dolnej części żużla woda przepływa i pozwala to mieszkańcom przejechać. Absolutnie jest konieczność wykonania tej drogi w jak najszybszym terminie, dlatego że mieszkańcy po prostu nie mają... Poza tym jest to pielęgniarka, do której przyjeżdżają mieszkańcy z całej okolicy w sprawie, tam po prostu w sprawach usług medycznych. I tutaj ja znam sytuację od strony mieszkańców. Również bardzo narzekają za każdym razem, że po prostu nie ma możliwości dojechania tą drogą. Także w trybie pilnym, awaryjnym zachodzi konieczność wykonania tej nawierzchni żużla. Panie radny, a jak ten koszt? Pan jakoś to kosztorysował? No tam taka minimalna ilość, to trzeba ze 100 ton żużla, prawda? Ze 3 takie samochody, te na naczynie. Bardzo duże, tak? Ile taka przyczepa kosztuje? No to jest kwestia kilku tysięcy złotych. No ile kosztuje? 2 tysiące pewnie. Samochód? No i jaki zależy, że jaki samochód bierze? No kołyska tam nie wiedzie, załóżmy ta duża, bo tam trzeba po prostu dojeżdżać. Mówię 100 ton, prawda? Tam trzeba dojeżdżać małym samochodem i po prostu łyżką rozwozić, bo dużym żaden tam samochód duży nie wiedzie po prostu, bo po prostu nie ma takiej możliwości. Czy to da radę wykonać z bieżącej konserwacji? Jak najbardziej. Pan wnioskował o to? Cały czas o to wnioskuję. Miejmy nadzieję, że to zostanie wykonane, bo tak jak tutaj... Prosiłbym tylko, żeby komisja się przychyliła do tego wniosku i... Panie radny, komisja się przychyla do modernizacji w zasadzie wszystkich dróg, bo też znamy sytuację, mieszkamy też w różnych miejscach, gdzie też są takie potrzeby. To zapewniam pana, że w Jasienicy pan takiej drogi na pewno nie ma. Panie radny, zapraszam pana. Pokażę panu taką. Bardzo chętnie. Że... Jeżeli jest gorsza od tej drogi, to wtedy panu przyznam rację, ale z góry mówię, że nie ma takiej drogi. Ale też są drogi, które wymagają interwencji. To jest zupełnie inna kwestia. Jak pan ma jedną dziurkę i wymaga interwencji, a nie, to pana lata. Żeby nie przedłużać, tutaj była pani, że tak powiem, pani główny specjalista do tych wszystkich wniosków. Ja tylko pozwolę odczytać swój wniosek, jak w dniu dzisiejszym. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tak. Wniosek jest skierowany do pana burmistrza i brzmi następująco. Mając na uwadze rządowy program na rzecz wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej, zwracam się z propozycją złożenia wniosku do wyżej wymienionej instytucji celem uzyskania dotacji na drogi Ołdaki Chrzęsny w nawiasie ulica Zamkowa, ewentualnie drogi Kury Rudniki. Obydwie inwestycje znajdują się w budżecie na 2018 rok. Budowa drogi Ołdaki Chrzęsne proponowana jest na podstawie specustawy, natomiast droga Kury Rudniki posiada dokumentację z pozwoleniem na budowę. Regulamin wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej pozwala na jedną inwestycję. Wybór jej pozostawiam panu burmistrzowi.
Dobrze, ale pan napisał tam, że te inwestycje są w budżecie, tak? One mają swój jakiś tam niewielki wkład, są zapisane. Proszę pana, no nie ma co ukrywać. Droga, proszę pana, ta ulica Zamkowa tutaj ma 20 tysięcy, natomiast droga Kury Ludniki ma prawie 40 tysięcy. Dobrze. Można byłoby to potraktować jako wkład własny, prawda? No trzeba by było zrobić jakieś przeniesienia później i tak dalej, ale wie pan, no, mając na uwadze, że mieszkańcy czują się wykluczeni społecznie i tak dalej na niektórych tych regionach, więc należałoby im w takiej kwestii pomóc, że tak powiem, tak? Wniosek można składać do 15 kwietnia. Więc myślę, że pan burmistrz jeszcze będzie miał czas na to, żeby się zastanowić. Dobrze, wpłynął wniosek. No cóż, trzeba tylko życzyć koledze, żeby się nie powiodło. Bo tutaj mamy taką sytuację, że rzeczywiście, tak jak wspomniałem, z drogami są problemy, też musimy tutaj korzystać ze wszystkich, podkreślam, ze wszystkich możliwości, które mamy, aby pozyskiwać środki na drogi. Szczególnie na terenach, które są... To znaczy na tych terenach, które są bardziej oddalone od siedziby gminy, droga jest podstawą. Tak, może no, ale do ciągu, panie, panie radny, ta droga musi być, bo nie ma to są miejsca. Rzeczy oczywiste. To są rzeczy oczywiste. To będzie dotyczyło również następnych rad, następnych burmistrzów, pokoju. Nawet jak już nas tutaj nie będzie. To są rzeczy oczywiste. Droga jest podstawą i tak jak mówiłem, my znamy doskonale sytuację w gminie, jak to wygląda i też wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić i szybko, i wszędzie. Stąd też jak gdyby pozyskiwanie dodatkowych środków jest bardzo ważną szansą i naprawdę gmina musi z tych szans korzystać. To tak w tym temacie, bo naprawdę i tutaj u kolegi są drogi w stanie, które wymagają natychmiastowego działania. I u pana są, i u pana są, i u pani są, i u mnie również ich nie brakuje. Nie brakuje. Dobrze, proszę państwa, przechodzimy do kolejnego pisma. Pismo, które przysyła do nas starosta wołomiński Kazimierz Rakowski w tytule, jak gdyby w treści, działając na podstawie artykułu 454 paragraf 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy w załączeniu przekazuje projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych wraz z uzasadnieniem do projektu z prośbą o wyrażenie opinii w terminie do dnia 30 kwietnia w sprawie proponowanego podziału. Projekt uchwały w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze zawiera dotychczasowe rozwiązania w zakresie łączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego zgodnie z wymogami kodeksu wyborczego. Zmianie natomiast ulega jedynie liczba mandatów w okręgach wyborczych numer 2 dotyczącym miasta Marki, okręgu Marki. I mamy tutaj zwiększenie liczby radnych z 3 do 4. Oraz okręgu numer 5 Wołomin, zmniejszenie liczby radnych z 7 do 6, co jest spowodowane zmianami demograficznymi oraz zasadami prawnymi ustalania liczby mandatów, szczegółowo wyjaśnionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego. Ja bym nie chciał tutaj całej tej uchwały czytać, ponieważ w związku z tym, że zmiana nie dotyczy naszej gminy, także... Tak czy my będziemy w ogóle podejmowali na ten temat jakąś uchwałę? Jest potrzebna... jest potrzebna... jest tutaj prośba o wyrażenie opinii w terminie 30 dni od... od dostarczenia tego pisma, w związku z tym, że pismo jak gdyby nie dotyczy naszej gminy, bo dotyczy Marek i... Ale jak rozumiem to co? Wołomin się, że tak powiem, kurczy, a Marki... Wszystko na to wskazuje. Tam jak gdyby wyższa liczba z tego, co się orientuje, w Markach była już wcześniej, nie? Tylko, że no, teraz zapadła taka decyzja. Ja tylko przypomnę, że liczba mieszkańców powiatu wołomińskiego wynosi 232 tysiące. Wybieramy do powiatu 29 radnych. W naszym okręgu wyborczym obejmującym Tłuszcz, gminę Jadów i Strachówka będziemy wybierać 4 radnych. Tak? Tak. 4, bo tutaj się jak gdyby nic nie zmienia. Dobrze, komisja zapoznała... Przepraszam bardzo. Komisja zapoznała się z pismem. Myślę, że taka opinia przewodniczącego Rady Miejskiej w tym temacie będzie, bo jeżeli jest wymagana, to będzie. Proszę bardzo. Ja mam tylko prośbę, ponieważ to pismo w sprawie drogi było kierowane do Rady, żeby zrobić kopię i przekierować to wraz z opinią komisji do Wydziału Drogowego. Dziękuję bardzo.
Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejne pismo. Jest to wniosek o zmianę w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Tutaj Pani zwraca się z prośbą o zmianę przeznaczenia działki. Podaje numer w Tłuszczu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługi. Od wielu lat prowadzę sklep i płacę podatki w gminie Tłuszcz. Zmiana przeznaczenia działki w planie miejscowym pozwoli na dalszy rozwój tej działalności. Myślę, że pismo, komisja zapoznała się, pismo również pewnie trafiło do wydziału, który się zajmuje zagospodarowaniem przestrzennym. Myślę, że będzie rozpatrzony pozytywnie w momencie wykonywania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Myślę, że nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby ten wniosek został uwzględniony. Tutaj mamy również odpowiedź, bo zauważyłem i odpowiadając na wniosek, informuję, że wniosek został dołączony do prowadzonego przez burmistrza rejestru wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wniosek będzie rozpatrywany w momencie podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym Pani wnioskuje. W ramach dodatkowych wyjaśnień informuję, iż proces uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wieloetapowy i sformalizowany, a procedura planistyczna jest unormowana zapisami ustawy. Miejscowy plan zagospodarowania jest aktem miejscowym. Radni Rady Miejskiej w Tłuszczu podejmują uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, decydują o tym, że plan miejscowy ma być opracowany, a na końcu procedury planistycznej decydują o uchwaleniu opracowanego planu, czyli o tym, że stanie się obowiązującym prawem miejscowym. Prowadzenie całej procedury od strony formalnej i merytorycznej leży zaś w gestii burmistrza Tłuszcza. Ponadto informuję, iż w razie wątpliwości związanych z przeznaczeniem działki pracownicy Wydziału Urbanistyki udzielą niezbędnych informacji. Taką mamy odpowiedź. Mamy tutaj również kolejny wniosek i on również dotyczy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pozwolę sobie przeczytać również. Pan zwraca się z wnioskiem o zmianę. Jak gdyby celem jego jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z usługami na parterze przyszłej nieruchomości. No i tutaj Pan wnioskuje o zmianę dotyczącą maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy wynoszącej 1 na terenie oznaczonym KM14MU/MN/U, gdzie znajduje się wyżej wymieniona działka numer 1334/26. Wskaźnik ten uniemożliwia wybudowanie domu o zbliżonych gabarytach do sąsiedniego budynku, który bezpośrednio przylega do działki. Zgodnie z dawną koncepcją wówczas wszystkie budynki na ulicy Ratuszowej miały być w zabudowie szeregowej bliźniaczej. Z takim zamiarem te działki były wydzielone i przez nas kupowane. Dziś natomiast okazuje się, zgodnie z tą ideą, tego budynku nie można wybudować. Z racji, że jest to zabudowa szeregowa, budynek powinien być dostosowany do istniejącej sytuacji. To jest, szerokość budynku musi być równa szerokości działki, czyli 10,5 metra. Linie zabudowy sąsiednich budynków, długość powinna być taka sama i wynosi 10 metrów 15 cm. Wysokość budynku powinna być zbliżona do budynków sąsiednich w wysokości 12-12,5 metra. Projektując dom w podanych wymiarach, wskaźnik intensywności zabudowy będzie wynosił 1,69 i znacznie przekracza maksymalny wskaźnik wpisany w miejscowym planie 1,0. W załączniku dołączam koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu wykonany przez projektanta, który przedstawia dokładnie wyliczenia. Analizując sytuację, stwierdzam, że budynki, które wcześniej zostały wybudowane, przekraczają maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, który obecnie obowiązuje i zastosowanie go nie ma najmniejszego sensu, ponieważ nowo wybudowane budynki będą znacznie mniejsze od sąsiednich istniejących. Obecny zapis o maksymalnym wskaźniku intensywności może doprowadzić do absurdalnej sytuacji, iż będzie stał nowy, bardzo mały budynek pomiędzy dwoma dużymi już istniejącymi. Zaburza to ład i porządek architektoniczny na tym terenie. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Tu Pan dołącza mapy i również jest odpowiedź podobna jak w przypadku poprzedniego pisma, czyli jak gdyby pismo tego Pana jest dołączone do innych wniosków w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Komisja zapoznała się z tym pismem. Kolejne pismo dotyczy kolejnego wniosku do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, tym razem w miejscowości Chrzęsne. Tutaj Pan zwraca się z prośbą o utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chrzęsne oraz o ujęcie w przedmiotowym planie
działki położonej w miejscowości Szczęsnej, która jest właścicielem pana. Pan wnosi o to, aby działka położona w miejscowości Szczęsne w całości była przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Czy pan chciał coś powiedzieć? Nie, kogo to jest? Zaraz, za chwileczkę. No i również ten wniosek znajduje się w wnioskach, które wpływają do urzędu. Proszę bardzo. Ja bym, panie przewodniczący, tylko jedną uwagę proszę do takiego bardzo wniosku. Jestem jak najbardziej za. Natomiast proszę pod uwagę wziąć jedną rzecz, że Chrzestne w zasadzie prawie w 100% jest zdrenowane. I przeznaczanie teraz tych wszystkich terenów pod zabudowę należałoby doprowadzić do tego, żeby ta instalacja została przełożona. Ponieważ powstają nowe budynki, nowe siedliska. Kto miałby to zrobić? Proszę pana, nie wiem, kto miałby to zrobić, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ta instalacja, która jest tam, że tak powiem, zbudowana, jest niszczona. I później powstają tak zwane podtopienia sąsiednich działek, prawda, i tak dalej. I znowu będą pojawiały się pisma, że należy, prawda, to poprawić drogę, odwodnić kogoś, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli takie sytuacje się zdarzają, trzeba tam komuś pomóc w takiej kwestii, żeby ludzie się budowali, żeby powstawały osiedla i inne rzeczy jak najbardziej, ale ktoś powinien szczególną uwagę zwrócić. Dowinny przykład mamy w Postoliskach, tutaj, kiedy mijamy, że tak powiem, kościół, ta droga nam się rozchodzą, jedna do cmentarza, druga idzie tam w kierunku, że tak powiem, Rysia. Cały ten trójkąt tutaj stoi woda, prawda, całe rowy są wody. A dlaczego? Dlatego, że ta instalacja tam jest zepsuta, nie odprowadza wody i tak dalej. Wręcz przeciwnie, ją gromadzi. Czy pan chce w związku z tym jakiś wniosek sporządzić? I to kolega na służbę. Znaczy, to jest moja sugestia. Proszę, do tego typu taki wniosek. Wniosek jest jak najbardziej zasadny, kolego. Znam tam sytuację i potwierdzam, że jest. No właśnie. Można to budować, nie ma problemu, niech sobie ludzie budują, ale trzeba na to zwracać szczególną uwagę, tak? Dobrze. Bo wy nas znane mi są przypadki, gdzie na takich głównych tych zbieraczach, na tych sążkach stoją fundamenty, prawda, i stoją domy. Dobrze, przyjmuję tutaj to stwierdzenie jako głos w dyskusji, który będzie ujęty w raporcie, myślę, że również z raportami naszej komisji. A akurat tutaj prawdopodobnie w przypadku tego pana sytuacja jest taka, o jak właśnie mówię. Taka, tak? Dobrze. Proszę państwa, jeżeli chodzi zresztą o... Zresztą tutaj kolega Kolektorzy... Ja już wrócę do tego pisma, tu kolega ma słuszną rację. Normalnie jest na ziemiach drenowanych, na ulicy Myśliwieckiej, zawalona studzienka. Bo tam jest... Drenażowa, tak? Tak, zawalona. I za to chyba całe te umyśli... No to jeżeli jest studzienka zakopana, to znaczy, że ona jak gdyby nie przechodzi przez nią woda. Nie, gdzieś ona pójdzie, ta woda musi gdzieś wyjść. Musi gdzieś pokazać. A tak jak kolega mówił, w dwóch miejscach, sam byłem świadkiem, na ziemiach drenowanych, normalnie... Trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, kto się tym zajmuje. Ja panu powiem, ona była zrobiona w taki sposób, żeby tak naprawdę za mocno się nią nie zajmować. Właśnie te studnie, które na polach są, one powinny być tylko, że tak powiem, sukcesywnie odmulane, jeżeli jest taka potrzeba, tak? Bo wtedy, jeżeli wszystko pasuje, to z jednej strony woda wpływa, w drugą wypływa i to wszystko przechodzi, tak? Natomiast jak kolega tutaj mówi, została taka studnia zawalona, to ta woda napiera gdzieś tam i ona musi gdzieś w którymś miejscu... I ona stoi normalnie po prostu na tym terenie, z którego wcześniej spływała. Występuje jeszcze drugie zjawisko przy melioracji, bardzo niebezpieczne, a mianowicie, jeżeli jest studnia zawalona i melioracja nie jest drożna, powoduje to zamulenie melioracji już istniejącej. Tak jest. I to dopiero jest problem wielki. No dobrze, ale panie radny, kto się zajmuje melioracją? Bo to powoduje, że cała melioracja przestaje działać i ulega uszkodzeniu. Kto się zajmuje melioracją? Gospodarka wodna jest spółka wodna robi, natomiast melioracja to jest inwestycja. Znaczy wie pan, tak naprawdę tym to się powinien zajmować ten powiatowy zarząd melioracji, który kiedyś był na bazie, którego powstały teraz tak zwane te polskie wody. No dobrze. I dlatego, dobrze, wie pan, dlatego no, mówię, żeby poprosić tego nowego człowieka. Dobrze, no to w takim razie umówimy spotkanie z tym panem, zaprosimy go. On się nazywa prezesem spółki Wody Polskie, czy jakoś... Nie wiem, no może tutaj... Dobrze, ale no to dobra, na następnej komisji, bo będziemy mieli, ustalimy termin kolejnego posiedzenia, zaprosimy tego pana. Będzie od razu z wyprzedzeniem, bo kiedyś to był taki termin, że z kolei nie pasował, prawda? I tak od razu nie przyjedzie, także wiesz, to jest poza wszelką dyskusją. Więc ustalimy dokładnie na kiedy, zaprosimy go wstępnie, jak nie będzie mógł przyjechać, zaprosimy go na kolejne posiedzenie. Tak, żeby zamknąć ten temat, tą dyskusję, ponieważ tutaj w tym temacie nic chyba na posiedzeniu nie ustawiło. Przechodzimy do kolejnego pisma, które wpłynęło do komisji. Więc Wyszku, na chwilę mogę? Jest to sprawozdanie z wykonania budżetu za
Proszę Państwa, ja ogłaszam 5 minut przerwy.